Siema, z tej strony Tricus. Witam was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj będziemy grać w pewną grę, która polega na tym, że Łukasz będzie dzieciaczkiem. Ja będę dzieciakiem? Tak, kojarzysz Who's Your Daddy? Kaka giga. Tak, to będzie mniej więcej coś w tym stylu. Mamy przygotowane dla Łukasza kilka rzeczy. Na przykład nową czapeczkę, Łukasz. Zobacz, czy ci odpowiada. Jak pachnie Pad Thaiem. Fajna czapeczka, proszę uprzejmie, chłopaki. O, fuck. Proszę czapeczkę. I przestań ssać te palce, Łukasz. No, dobra. Jest idealnie. I w ogóle on już umie chodzić na dwóch nogach? To jest niesamowite. Ej, czemu dasz tego? Słuchajcie, żeby to dziecko przestało się drzeć, to subskrybujcie kanał, bo inaczej on nigdy nie przestanie. On nigdy nie... Ej, działa. Przestał. Widzicie? O, dawaj to! O nie, Łukasz, weź to! Depluj to! Dobra, słuchajcie, musimy przejść teraz szybki kurs rodzicielstwa, dlatego że nie wiem, jak się zajmować takim małym dzieckiem. On według mnie ma około 1 roku, albo nawet ma 5 miesięcy. Dajcie mi smoczek! Daj mi smoczek, nie będzie płakał! Tu masz, stary! Tu masz! Co tu masz? Daj... Nie tak! Nie tak! Wypluj go! Wypluj słoczek! To dziecko! To dziecko jest nienormalne, daj mu to! Dobra, no powinien się zapchać, słuchajcie. Czekajcie, on jest niebezpieczny dla siebie i dla innych. Dzieci są nieobliczalne i stale chcą sobie zrobić krzywdę, a rodzic musi je przed tym powstrzymać. Więc naszym zadaniem będzie się zająć dzieckiem, żeby nigdzie nie poszedł i nie zrobił sobie krzywdy. Co pokazujesz? Poszedł. Gdzie on poszedł? Gdzie on poszedł? Co to dziecko robi? Nie daj mu uciec! Nie daj mu uciec! Nie dać? O nie! Nie! Nie, on tam jest dziura! To jest dziura, przez którą się ucieka z więzienia! Wracaj! Wracaj! Łukaszek! Wracaj! Dobra, słuchajcie! Jaki on jest szybki! O nie! O nie! Nie możesz wyjść, Łukasz, poza halę! Nie możesz! Zostaw gaśnicę! On odbezpieczył gaśnicę! Zostaw! Trzeba go złapać. Zacznijmy może w takim razie od związania go linami. Wtedy zabezpieczymy cały ten pokój tak, żeby to był pokój dziecinny. Maciek, weź liny, musisz mi pomóc. Jeden ojciec to jest za mało w tej grze. Stary, może kajdanki? O, nie, ale nie będzie mógł wtedy... A nie, w sumie nie ma łazienki. Daj i linę i kajdanki, stary. Dobra, stary. Ej, chyba śpi. Chłopaki. Śpi. Chodź, idziemy zrobić pokojec. A on sobie teraz pośpi. Stary, ja myślę, że go musimy związać, bo pójdziemy zrobić koniec, wrócimy to i go nie będzie tak jak poprzednio. Dobra. Co ty robisz, Maciek? Maciek, no to... Kajdanki są na samym dole. Gugli kaka. Ja im ucieknę jeszcze. Bo może przez odkurzacz. Rozmiar ci się nie zmniejszył, tylko wiek. O nie, on jest niebezpieczny, dobra. Mam pomysł. Słuchajcie, bierzemy tę dyktę. Maciek, zajmij się nim przez chwilę. Nie! On zaraz coś tu znajdzie. Bardzo niebezpiecznego. On tu chodzi, zobacz. Coś niebezpiecznego i sobie zrobi krzywdę. Gdzie on jest? Tutaj. Jest! Jest za zasłoną. Poczekaj. Łukasz. Nie, on będzie tu pił. Nie można. To jest gliseryna do dymiarki. Nie można. Spokój się! On ma widelec! On ma widelec! Nie, do kontaktu idzie! Do kontaktu. On idzie do kontaktu! Nie, nie Łukasz! Nie, Łukasz! Nie naładujesz się dzisiaj! Nie tym razem! O nie! Nie da się uspokoić! Dobra! Boże, już spokojnie! Masz rękawice, dobrze! Boksuj! Czemu on ma rękawice? Nie wiem, nie zrozumiałem. Ja mu zaśpiewam. Weź to, Macie. Zaśpiewaj. Weź, bo ty się nie nadajesz do wychowywania dziecka. Chodź. Lulaj, że Jezu, nie lulaj, że lulaj. Pieski małe dwa. Nie wiem, jak to leci. Pieski małe dwa. Słodko śpi, Łukaszku, ma śmierdzącą paszkę. Maciek, dobra, on będzie mu śpiewał. Chodź. Najważniejsze, co trzeba zrobić, to tą dyktą zasłonić wyjście. Dobra, ludzie, uwaga, patrzcie. Zróbmy to tak. Tutaj będzie dykta i tutaj... Czyli ten pokój będzie w twoim zdaniem najlepszy? Ten pokój będzie idealny, to będzie więzienie, z którego dziecko nie będzie miało ucieczki. Znaczy, co? Więzienie? Czy ja powiedziałem więzienie? Wstawaj, kurde!
Co to za podejście do dziecka? I nie dawaj mu smoczka całego do buzi. Wyjazd, kurde, do końca. Nie tu. Tutaj. Do końca. Zostaw ten kontakt. Nie. Dobra. Ej, czy tu jest coś niebezpiecznego? Nie wiem, musimy przeszukać ten pokój. Nie. O nie, grabie. Zostaw grabie, Łukasz. Wyjmijmy to. Wyjmijmy stąd wszystko, co jest niebezpieczne. O nie! Zostaw kontakty, Łukasz! Nie wyciągaj. No co, on wyłączył lampę! Dobra. A, ja wiem co ty jest. Dziecko twerkuje! Dziecko, no! Dzieci nie powinny twerkować! Co on zrobił? Nic, niech idzie spać. Dobra. No. Bateria tu była. On by to zeżarł. Czy tym można sobie zrobić krzywdę? Można wszystkim. Co on robi? Ej, trzeba mu to zabrać! Łukasz! Nie zsiń kabli. On jest po prostu niereformowalny, ja nie wiem co z nim zrobić. I znowu twerkuje, no! Co to jest za dzidzia? Ale ja też oglądam na necie, są tam zawsze takie dzidzie, które puszczasz piosenkę i one... I co daje, tu tak. Dobry słuch. Nie wiem o co chodzi. Ma zabawkę, ja tym sobie nie zrobię. Ej właśnie, dajmy mu zabawki, to wtedy będzie się bawił, zamiast próbować cały czas sobie zrobić krzywdę. Wiecie co, ja bym mu co innego dał. Dał coś do sprzątania. Widzisz ile on ma lat? Chcesz go do pracy wysłać? Człowieku, no tak, się już uczył. Moje dziecko! Zipek! Nie pozwalam! Zipek! Aaa! Jest to moje dziecko! No tak się pilujesz właśnie. Wracaj. Jak on sięgnął? Do końca. Co on ma w buzi? Smoczek, dobra. Wracaj. Do końca! Nie możesz jej słodyczy! Ej, on sobie wsadził batona do buzi. Dobra, niech je. Z papierkiem, nie można. No nic mu się nie stanie. Trochę plastiku, dobra, nic się nie stanie, naprawdę. Zamknijmy go tutaj. Znowu to samo, dobra. Słuchajcie, nie wiem co jeszcze można zrobić, żeby bardziej zabezpieczyć tą całą halę. I on nie miał szans z nami wygrać. No Zipek już tutaj zabezpiecza kratami. Ale co jeżeli on zeskoczy z samej góry? O kurde, o nie, on wchodzi! Zipek, szybko! Chodź! Nie można! Czekaj, ja dam materac! Co ty robisz? Wiesz, że to spadnie wszystko na ciebie? Ty nie jesteś taki malutki. Chodź na materac, już. Już, na materac. Ej! O! Ej, on chce pić, chodź! Dobra, on zasnął, stary. Dobra, słuchajcie, na szczęście kupiłem coś, co bardzo się przyda naszemu dzieciaczkowi. Stał znowu. Co on robi? Tam jest nóż! Bateria! Odciągnął się baterię! Nie. Dobra, czekajcie, musimy... Ja pierdzielę, jak było blisko, kto to tam zostawił? Wy to wrzuciliście. No i... Piluj go! Patrz, baton! Baton, twój ulubiony! Ej, zobacz, twój baton! O, jaki fajny, patrz na to, Zipek, musimy o niego zadbać, dajmy mu trochę stary soczku dla dzieci. Energetyk stary, powinien go trochę uspokoić, prawda? Nie dawajcie swoim dzieciom takich rzeczy. Dajmy mu energetyka stary. Masz. I nie pijcie przede wszystkim. Masz, proszę. Energetyk dla ciebie. Co ma on je kredki, patrzcie co mu się stało, ma już zabarwione usta. Ja się zaraz wiesz, że we wchu z Jordan im bardziej jest fioletowy, tym bardziej przegrywam. Jak się zmieni w zielonego, to wtedy zwycięża. I nie możemy do tego dopuścić. To prawda, musimy z nim wygrać. Ej, najgorsze jest to, że on jest taki ciężki. No, ale Zipek... Trzymam go, już nic nie zrobi. Trzymanie nie da rady, musimy go wychować. Zipek, musimy go wychować tak, żeby nie chciał po prostu cały czas zrzeć baterii i tak dalej. Chodź, napij się. Pił już? Chyba nie. Kąd on takie rzeczy umie? Nie wiem. Zipek, ty go uczyłeś tego? Ty tak robisz? No. Dobra, musimy cały czas chować wszystkie niebezpieczne rzeczy. Deskorolka. Chłopaki, szybko do Łukasza. Chodźcie, zobaczcie, co się z nim dzieje. Co się dzieje niby? Zobacz jak on wygląda! Co jest? Czemu jest niebieski? Nie wiem! Łukasz! Ej, dzieciak! Co ci jest? Baterie! Wypluwaj! O nie! On jest już w połowie, zaraz wygra! On jest w połowie, no! Kurde! Jak on to zrobił? Zipek, miałeś go pilnować, ja chowałem tam rzeczy! Ale ja chciałem odpisać... Stary, schowałem piłę mechaniczną, 10 noży i deskorolkę, stary, miałem młotek chować! Tylko na SMS-a odpisywałem, bez no przesady. Właśnie! Jego nie można spuszczać z oczu! Dobra, przynajmniej teraz... O nie, on chce wkładać ręce do mikrofalówki! Nie, niech się bawi tym. Papierem? No. Czy on może z tym coś zrobić? Zabraliście już wszystko niebezpieczne, coś no, chyba tak! Stary, odłączyłem prąd w tych kontaktach. No chill. Mam dosyć.
Nie wkładaj palców do kontaktów! Przecież to nic nie zmieni. Łukasz, bądź lepszym dzieckiem! Ej! Bezstresowe wychowanie! Chyba u ciebie. Ała! Co jest? A, on mi ugryzł w kostkę! Mam nadzieję, że nie ma wścieklizny. Czy my w ogóle możemy wygrać? Czekaj, kiedy się wygrywa w tej grze jako rodzic? No jak odpowiednio... A że jak czas minie? No. A ile już minęło? No właśnie nie wiem, nie liczyliśmy nawet. Ile minęło? No z 10 minut. Tylko? A tak dużo się wydarzyło. No. Łukasz! Halo? Łukasz? Łuk, tam jest! O nie, jak on otworzył garaż? Czemu tutaj są jajka tak w ogóle na ziemi? Patrzcie! On pozostawił tutaj jajka! Dawaj, szybko otwieraj zipek! Próbuję. No nie, my nie jesteśmy tak mali, żeby się wydostać. On wchodzi do szamba! Nie! Czemu? Chodź. Nie, weź go! Tylko trzymaj, bo to wejdzie sobie. Wychodź. On jest zielony! On jest już zielono-niebieski, czyli za Mars i z... Ej, zipek! Nie! Zipek, jest za późno. Zobacz. Jajko! Zjadł jajko, one miały miesiąc. Ej, chłopaki, on zjada jajko z ziemi! Nie, no kurde, ja mam dosyć tego naprawdę. Weź to ogarnij, zwracamy. Ej! O nie, kolejne jajko! Wygrałem, panowie. Kurde. Jako dziecko chyba mi się udało tym razem. Więc teraz napiszcie w komentarzu, kto z nas powinien być w kolejnym odcinku dzieckiem. I widzimy się już jutro o 18:00. Łukasz, już to nie gramy, wiesz o tym. Ja chciałem podziękować Łukaszowi, bo dzięki temu nie mówiłem, że nie chcę mieć dziecka. Ja też nie. Przewalony. Się zaopiekować takim... No ja. Patrz na niego, już jest zielony. No. Z czym się zamieni moje dziecko w zielone. Fuck, jak zasuwa. Więc widzimy się już jutro o 18:00, to na tyle, na razie. Trz.